Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na wypowiedź dla mediów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, oraz ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka, po wizytacji budowy drogi ekspresowej S52 północnej obwodnicy Krakowa. Panie prezydencie, proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, proszę Państwa, bardzo witam w to sobotnie przedpołudnie i bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj obecny na inwestycji. Tak bardzo długo oczekiwanej tutaj w Małopolsce, a w szczególności oczekiwanej przez mieszkańców Krakowa i mieszkańców miejscowości podkrakowskich. Jesteśmy na trasie tak zwanej północnej obwodnicy Krakowa, czyli trasy ekspresowej S52 z panem ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, z którym właśnie w tej chwili rozmawialiśmy z wykonawcami i przedstawicielami. Władz lokalnych i regionalnych na temat realizacji tej inwestycji, etapu jej zaawansowania. Dokładnie w tej chwili znajdujemy się w tle, widać miejscowość Węgrze pod Krakowem. To jest gmina Zielonki, a my dokładnie jesteśmy w związku z tym pomiędzy miejscowością Węgrze a miejscowością Batowice, w kierunku można powiedzieć wzgórz krzesławickich i przyszłego miejsca spotkania się. Północnej obwodnicy Krakowa, czyli wspomnianej drogi ekspresowej S52, której budowę widzimy z przyszłą trasą S7, czyli trasą z Krakowa w kierunku Warszawy, co będzie tak naprawdę oznaczało de facto domknięcie północnej obwodnicy Krakowa. Trasa jest przewidziana do realizacji. Do lipca 2023 roku, ale co bardzo mnie cieszy, jak widać, roboty są zaawansowane w tej chwili i wszystko wskazuje na to, że uda się zrealizować założenia planistyczne, z czego bardzo się cieszę, bo tak jak powiedziałem, to była. Przez bardzo, bardzo, bardzo wiele, nie lat, ale dziesięcioleci oczekiwana przez Krakowian inwestycja jako rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych miasta Krakowa, jako rozwiązanie całego szeregu problemów komunikacyjnych regionu, ludzi, którzy mieszkają na północ od Krakowa w podkrakowskich miejscowościach. Ona rzeczywiście zmieni architekturę ruchu samochodowego i transportu, zwłaszcza transportu ciężkiego, łącząc autostradę A4 od tej strony północnej, z od Katowic w kierunku Tarnowa i de facto domknięcia w ogóle obwodnicy Krakowa. Więc rzeczywiście jest to wielka i niezwykle oczekiwana inwestycja. Panie ministrze, ja chcę ogromnie podziękować za to, że właśnie w czasach, kiedy pan pełni swoją funkcję od 2016 roku, faktycznie te prace są realizowane, bo wtedy zapadły decyzje o tym, że będzie finansowanie tej inwestycji, bo wtedy rozpoczęły się prace planistyczne, których jeszcze wtedy dla zwykłego obywatela widać w ogóle nie było, ale one się zmaterializowały, czy materializują się dzisiaj poprzez tą właśnie ogromną inwestycję, której rozmiar rzeczywiście no budzi respekt. Także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za to zaproszenie tutaj, że możemy być razem i patrzeć, jak ta trasa rośnie w oczach. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem podziękować Panu Prezydentowi za wizytację jednej z naszych budów. Jesteśmy na kolejnej budowie, na której mogę powiedzieć, że jest to dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość, Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Na budowie jakże potrzebnej wszystkim Polakom, bo każdy, kto przez dziesięciolecia przejeżdżał tranzytem przez Kraków, każdy, kto musiał spędzić tutaj na zakorkowanych drogach, niebezpiecznych drogach godziny, zupełnie niepotrzebnie, wie, jakie trudności komunikacyjne czychały na każdego gdańszczanina, na każdego mieszkańca Mazowsza, na każdego mieszkańca województwa świętokrzyskiego, który chciał się udać na południe przez Kraków. Ale jakże ważna inwestycja dla mieszkańców Krakowa, dla mieszkańców regionu, to dzięki niej będzie można wreszcie ucywilizować komunikację w regionie, a przez tą inwestycję również połączyć w jednolity ruszt drogowy system komunikacyjny, Naszego kraju, dlaczego odwołuje się do dotrzymywania słowa przez Prawo i Sprawiedliwość, i przez tych, którzy wzięli odpowiedzialność za Polskę. Przypomnę, w 2011 roku pan premier Jarosław Kaczyński, wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości zdeklarował w Krakowie, że kiedy prawo i sprawiedliwość weźmie odpowiedzialność za losy kraju, to powstaną potrzebne dla wszystkich Polaków drogi S7, Północna Obwodnica Krakowa i wszystko, wszystkie te inwestycje, które przez pokolenia oczekiwane są przez Polaków, to Pan, Panie Prezydencie, będąc posłem na Sejm Ziemi Krakowskiej, również y, mówił o tym, jak wielu parlamentarzystów, jak wielu tych, y, którzy i nie tylko parlamentarzystów, ale samorządowców, którzy widzieli potrzebę budowy tej drogi. Ale to jest widomy przykład realizacji potrzeb w skali całego kraju. To nie jest tylko Małopolska, to nie jest Mazowsze, to jest każdy region naszego kraju, gdzie rząd, którego mam zaszczyt być e, członkiem, e, ministrem, rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w e, każdym regionie naszego kraju, bo Polska jest jedna, nie ma polski A i Polski B, jak to jak na, na, jakie, na jaką Polskę dzielili ją nasi poprzednicy. Inwestujemy na Podkarpaciu, na Podlasiu, w Warmińsko-Mazurskim, Zachodniopomorskim i wszędzie, na Dolnym Śląsku, na Mazowszu, na Śląsku, wszędzie, w województwie łódzkim, wszędzie trwają, w Kujawsko-Pomorskim, wszędzie trwają inwestycje niezbędne, potrzebne Polakom. Bardzo się cieszę, że prace postępują tutaj zgodnie z harmonogramem, bardzo się cieszę, że wykonawcy, ale i przede wszystkim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, E, która przygotowuje i nadzoruje, nadzoruje te inwestycje utrzymują wysokie tempo pracy. Bardzo się cieszę, że w Polsce w odróżnieniu od innych państw europejskich, panie prezydencie, nie zapadła decyzja o zamknięciu budów. W Polsce i w zeszłym roku w związku z pandemią i w tym roku mimo pandemii nie zamykaliśmy budów, tym samym uchroniliśmy e, m, około półtora miliona miejsc pracy, bo to nie tylko same budowy, ale także i przedsiębiorstwa realizujące na potrzeby, na potrzeby budowanych, realizowanych inwestycji drogowych i kolejowych. Zapewniam, że równie front robót rozwija się w samorządach, gdzie przeznaczyliśmy tylko w tym roku 3,2 miliarda złotych na na wsparcie inwestycji gminnych i powiatowych, również inwestycje na drogach krajowych polegające na Poprawie, przynoszące poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli ta drobna infrastruktura, również tworzą te dodatkowe miejsca, dodatkowe miejsca pracy, ale przede wszystkim dzięki temu powstają bezpieczne, przewidywalne i komfortowe drogi i taki jest cel naszego rządu. I taka jest strategia, taka jest strategia rządu i pana premiera. Proszę państwa, skoro pan minister już tak nawiązał do tych. Dawnych już patrząc dzisiaj, czasów bo, zwłaszcza dla młodzieży, coś z 2011 roku, czyli sprzed 10 lat, to czasy zamieszłe. Muszę powiedzieć z pewnym wzruszeniem, skoro pan minister to wspomina, że rzeczywiście było tak, że ja w 2011 roku jesienią po raz pierwszy zostałem posłem i wtedy z panem ministrem dzisiaj, a wówczas już doświadczonym parlamentarzystą, członkiem Komisji Infrastruktury w naszym sejmie Wielokrotnie apelowaliśmy do wówczas rządzących koalicji PO-PSL o to, żeby ta droga wreszcie była budowana. Było wielu ministrów w tamtej koalicji z Krakowa. Te inwestycje nigdy nie zostały dla nas, dla Krakowian, dla mieszkańców Małopolski zrealizowane. I my wielokrotnie sobie przyrzekaliśmy wtedy z panem ministrem jako posłowie, że jeżeli kiedyś odpowiedzialność za polskie sprawy zostanie złożona w nasze ręce, to zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te inwestycje zostały zrealizowane, żeby one były i żeby one zmieniły oblicze tej części naszego kraju, w której my mieszkamy i która wiemy, że boryka się z takimi problemami komunikacyjnymi. I cieszę się ogromnie, panie ministrze, że to się właśnie dzieje i że do 2024 roku, do, do końca tego roku, mamy nadzieję, że. Całości będzie czynna trasa S7, w pełni nowoczesna, ekspresowa, od Gdańska e, aż, do, a, aż, do, aż do gór, aż do przejścia granicznego e, w Hyżnym, że będzie można nią przejechać, ciesząc się nowoczesną, bezpieczną trasą, na której będzie znacznie znacznie mniej wypadków drogowych niż to się y, działo jeszcze przed kilkoma laty tak jak pokazał to przykład odcinka zamyślenicami na Zakopiance gdzie ta ilość wypadków samochodowych śmiertelnych tam gdzie powstała droga ekspresowa spadła praktycznie do zera więc y to na pewno będzie znacznie bezpieczniej, znacznie bardziej komfortowo dla naszych rodaków z całej Polski. Mam nadzieję, że tymi drogami będziemy mogli się wszyscy cieszyć. A panu ministrowi jeszcze raz dziękuję za te dotrzymane obietnice, które, których, których realizację widać tutaj dookoła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo panie prezydencie, dziękuję panie ministrze. Szanowni państwo, na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.